Cześć, z tej strony Damian z kanału O Czołgach. W tym materiale powiemy sobie o polskim czołgu PT-91 Twardy. Lata 1989 do 1991. Rozwiązanie Układu Warszawskiego, zmiana sytuacji militarnej w Polsce. Ten upadek Sojuszu Wschodniego dał nam potężnego kopa, ponieważ musieliśmy od tego momentu skupić się na indywidualnym potencjale obronnym naszego kraju. Stało przed nami spore wyzwanie, ponieważ pojawiła się w związku z tym potrzeba utworzenia nowego systemu bezpieczeństwa. Zapraszam do oglądania. Wycofanie sprzętu starszej generacji pokazało, że uzbrojenie, którym dysponowaliśmy, znacząco odbiegało od panujących już w tamtych czasach standardów. Przykładem był radziecki czołg T-72, który mimo ogromnej przewagi, jaką sobą prezentował na początku, kiedy go wprowadzono, to w tamtym momencie daleko mu było do najnowszej konstrukcji. Co więcej, w roku 1992 pojawił się dokument zwany Traktatem o konwencjonalnych siłach w Europie i nałożył on na Polskę szereg ograniczeń. Od tego czasu maksymalna liczba pojazdów w naszej armii nie mogła przekroczyć 1730 czołgów i 2150 wozów bojowych. W związku z koniecznością redukcji na podstawie wyżej wymienionego traktatu oraz koniecznością wyparcia przestarzałego sprzętu, zniszczyliśmy łącznie ponad 1000 maszyn. Wypadałoby w jakiś sposób zaopatrzyć się więc w nowocześniejsze czołgi. Do opracowania konstrukcji od zera potrzeba by było mnóstwo czasu, pieniędzy i badań, a import zagranicznych konstrukcji też byłby bardzo kosztowny. Wówczas wpadliśmy na pewien pomysł. Co gdyby podjąć się modernizacji czołgów, które produkujemy od 1981 na licencji w własnym kraju? Ściślej ujmując, chodziło oczywiście o eksportową wersję radzieckiego czołgu T-72, czyli T-72M oraz paru innych jej wariantach, które również zaczęto produkować w kolejnych latach. W tamtych czasach pojęcie modernizacji czołgów nie było niczym nowym i było szeroko stosowane, chociażby w przypadku czołgów Leopard z wersji A1 do A5 czy Abrams z wersji M1 do standardu M1A2. Polska przecież też miała doświadczenie z modernizacją czołgów. Przypomnijmy lata 1934 do 1938, kiedy Polacy zmodernizowali brytyjskie czołgi Vickers produkowane w Polsce na licencji i w ten sposób powstał czołg 7TP. Który w gruncie rzeczy był jednym z lepszych czołgów na tym okresie. Więc tutaj od projektu modernizacji rozpoczęła się droga czołgu PT-91 Twardy. Departament Obrony i Rozwoju skierował się do Gliwickiego Obrumu, aby ten rozpoczął pracę nad modernizacją trzech wariantów czołgu. Mowa o T-72A, T-72M1 oraz T-72M1D. Do zupełnie nowego wariantu, a projekt działał pod kryptonimem, uwaga, T-72 Wilk. Tak, Wilk. Dopiero po zamknięciu pierwszego projektu kolejny został przemianowany na T-72 Twardy. Założenia były dość klarowne, jednak cechowały je szerokim spektrum. Chodziło bowiem o podniesienie możliwości maszyny. Do zmodernizowanej wersji planowano władować nowe SKO o nazwie Drawa, o którym powiem później, nowy system stabilizacji działa, dzienno-nocne przyrządy obserwacyjne LIS, Warta i Radomka. Planowano także modernizację napędu, stosując w tym celu silnik S12U, a czołg miał być wyposażony w nowe systemy, takie jak wybuchowy pancerz reaktywny ERA, którym później okazał się być pancerz polskiego projektu RAWA, projektu Adama Wiśniewskiego. Dodatkowo zainstalowano system typu Softkill, typu SSC-1 Obra, który współpracował z wyrzutniami granatów dymnych typu ERB. Modernizacji uległy systemy komunikacji wewnątrz czołgu. Polacy tak skupili się na własnym projekcie, że odmówili przyjęcia rosyjskiej dokumentacji licencyjnej nowego wariantu czołgu T-72, kierując się w stronę własnego projektu. W roku 1990 spektrum modyfikacji poszerzono. Uzyskaliśmy dostęp do zachodnich technologii, takich jak termowizja, co znacząco wpłynęło na możliwości czołgu. Prace prowadziły trzy koncerny. Był to Obrum, Gliwicki Bomar Łabędy oraz Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej. Co ciekawe, z racji braku konieczności wykorzystania oryginalnego kadłuba, inżynierowie zaprojektowali zupełnie nowy kadłub ze wzmocnionym dnem oraz przekonstruowali wieżę. Prototyp gotowy był w niecałe 9 miesięcy. Zakres zmian był tak szeroki, że konstrukcja została nazwana czołgiem PT-91 Twardy. Słowo twardy, co można się domyślić, odnosiło się do faktu ciężko przebijalnego pancerza. W istocie sam pancerz odpowiadał budowie pancerza czołgu T-72M1. Otóż górna płyta była wykonana w formie pancerza warstwowego. Stanowiły ją dwie pancerne blachy o różnej grubości, przełożone płytami ze szkło tekstolitu. Całkowita grubość tej płyty to 230 mm, ale należy pamiętać, że jest ona ustawiona pod bardzo ostrym kątem, aż 21 stopni, co oznacza, że skuteczna wartość pancerza znacznie wzrośnie. Do ilu? Mowa o grubości skutecznej 630 mm. Gorzej jak zwykle wygląda sytuacja boków i tyłu pojazdu. Mowa o 80 mm, a jak wiemy, są to obszary ustawione pod kątem 90 stopni, więc nie ma mowy o żadnych bonusach. Podkreślę, że po dodaniu pancerza reaktywnego te wartości wzrastają.
Innym zagadnieniem jest wieża czołgu. Możemy o niej powiedzieć tyle, że jest to pancerz odlewany, ale ma on charakter warstwowy. Jak to w praktyce wygląda? Otóż odlew wieży posiada pustą komorę w przedniej części, która została wypełniona piaskiem kwarcowym, elementami ceramicznymi i prętami stalowymi. Opływowy kształt wieży zwiększa też prawdopodobieństwo rykoszetu pocisku. Oficjalna prezentacja nowej maszyny miała miejsce w 1993 roku na MSPO w Kielcach, a czołg do produkcji seryjnej wszedł rok później. W Polsce, jak i na arenie międzynarodowej zrobiło się z tego tytułu dosyć głośno. Powstawało liczne zagraniczne artykuły o nowym polskim czołgu. Przejdźmy na chwilę do technikaliów. Układ maszyny był bardzo klasyczny dla tego typu konstrukcji. Stanowisko kierowania z przodu, przedział napędowy z tyłu, a bojowy w środkowej części, gdzie znajdował się też system automatu ładowania działa. Co też ważne, dzięki zastosowaniu automatu ładowania udało się zmniejszyć rozmiary czołgu. Ogółem załoga liczyła 3 osoby, a sam automat wyciągał szybkostrzelność do 10 strzałów na minutę, a w przypadku jego ewentualnej awarii możliwe jest ładowanie manualne, które ogranicza szybkostrzelność do 3 strzałów na minutę. Załoga obejmuje kierowcę, działonowego oraz dowódcę. Brak ładowniczego był oczywiście spowodowany systemem automatycznego ładowania działa. Silnik S12U zamontowany był w tylnej części razem z dwoma skrzyniami biegów, przekładnią oraz chłodnicą. Nad gąsienicami znajdował się zapasowy zbiornik oleju oraz zbiorniki paliwa. Poprawiono bezpieczeństwo poprzez zamianę starych gumowych ekranów po bokach czołgu nowymi, stalowymi, które znacznie lepiej chroniły przed rażeniem pociskami kumulacyjnymi. Dodatkową ochronę uzyskał spód pojazdu. Przy konstruowaniu uległ również włas ewakuacyjny, znajdujący się w dolnej płycie. Nie otwiera się już do wewnątrz pojazdu, tylko na zewnątrz. Jeżeli jednak nie byłoby miejsca, żeby go otworzyć, łatwo można wypiąć go z zawiasów. Może pojawić się jeszcze pytanie, czym jest ten fartuch z przodu. Otóż jest to gumowy patent mający chronić przód pojazdu, a ściślej dolną płytę, przed niektórymi pociskami kumulacyjnymi, a także przed minami kontaktowymi. Mało tego, przekonstruowano stanowisko kierowcy, podwieszając je od góry tak, aby zredukować energię działającą na kierowcę podczas najechania na miny. Twardy został obsypany modułami polskiego pancerza reaktywnego ERAWA, który był cieńszy niż radzieckie odpowiedniki i mógł pochwalić się redukcją strumienia kumulacyjnego nawet do 70%. Moduły tego pancerza zostały umieszczone na przedniej części wieży oraz po bokach pojazdu. Ile dokładnie? Otóż całościowa liczba modułów pancerza ERAWA na czołgu wynosiła z początku aż 394 segmenty, czy jak kto woli inaczej mówić, kosteczki czy cegiełki. Na przedniej części kadłuba 118, na wieży 108, a po bokach po 84 na stronę. Tak to się miało w przypadku pancerza ERAWA 1. W przypadku ERAWA 2 ilość modułów zmalała do 296, a trzecia generacja tego pancerza liczyła już ich tylko 259. Inną ciekawą zaletą tego pancerza był fakt pokrycia go warstwą z tworzywa absorbującego fale radiowe, co utrudniało wykrycie czołgu na polu walki. Aktywny system ochrony OBRA, o którym wspomniałem wcześniej, będący w istocie rozwinięciem systemu OBRAWA, istniejącego na starszych polskich czołgach typu T-55AM2, również został z powodzeniem zainstalowany. Jak ten system działał? Wyobraźmy sobie, że pocisk naprowadzany jest laserowo, jak zresztą w większości przypadków ma to miejsce. W momencie oświetlenia czołgu wiązką lasera, czujniki wykrywają ów promieniowanie i wystrzeliwują w jego stronę przeciwlaserowe granaty, które tworzą szczelną chmurę dymu, przez którą wiązka lasera nie ma jak się przebić. Wyrzutni takich granatów jest na wieży aż 12. 12 jest także wyrzutni granatów dymnych, o zasięgu ponad 300 metrów. Skoro o dymie mowa, czołg posiadał system zasłony dymnej oprócz granatów. Jak ten system działał? Otóż podczas załączenia następował bezpośredni wtrysk paliwa do kolektora wydechowego w silniku, co powodowało generowanie ogromnych ilości dymu o rozciągłości nawet do 400 metrów. System taki mógł działać maksymalnie do 10 minut. Warto wspomnieć o tym, że czołg posiada system ochrony przed bronią masowego rażenia, w tym ochronę przed falą uderzeniową wybuchu jądrowego, ochronę przed bronią biologiczną, a także przed opadem promieniotwórczym. Za to wszystko odpowiedzialny był system GEO-27. W przypadku wykrycia przez system skażenia powietrza wewnątrz czołgu powstaje nadciśnienie, które uniemożliwia dostanie się zanieczyszczeń do środka. Przed promieniowaniem załogę chroni wykładzina antyradiacyjna wewnątrz pojazdu. To może parę słów o uzbrojeniu. Głównym uzbrojeniem czołgu jest armata gładkolufowa 2A46 Rapira 3 kalibru 125 mm z zapasem 42 sztuk amunicji. W karuzeli obrotowej w koszyku wieży znajdują się 22 naboje, a 20 dodatkowych umieszczone jest w regałach w kadłubie i wieży. Żywotność takiej armaty to około 300 wystrzałów pociskami podkalibrowymi i około 800 amunicją kumulacyjną. Pozwolę sobie nadmienić, że armata ta została wyposażona w nowy system stabilizacji 2E42, dzięki czemu uzyskano pełną stabilizację w dwóch płaszczyznach, a system diagnostyczny informuje dowódcę o działaniu stabilizatora, wysyłając mu komunikaty, np. o zbyt dużej prędkości czołgu w terenie, co mogłoby utrudnić komputerowi wykonanie potrzebnych obliczeń. Niestety trzeba wspomnieć, że mimo tej modernizacji wciąż pojawiały się problemy ze stabilizacją działa w ruchu, co według badań nie było winą systemu kierowania ogniem, tylko bezpośrednio stabilizacji. Dodatkowym uzbrojeniem jest karabin maszynowy
PKT kalibru 7,62 z zapasem 2000 sztuk amunicji, dedykowany do likwidowania celów żywych oraz wielkokalibrowy karabin maszynowy kalibru 12,7 mm, służący głównie do zwalczania niskolatających celów powietrznych, jak na przykład śmigłowce czy samoloty oraz lekko opancerzonych pojazdów. Jedną z najważniejszych zmian było zastosowanie nowego systemu kierowania ogniem. Warszawski system DRAWA, skonstruowany przez Przemysłowe Centrum Optyki, wyposażony był w szereg czujników, takich jak sonda pomiaru kierunku i prędkości wiatru, czujniki ciśnienia powietrza, a nawet temperatury ładunku miotającego. Na podstawie tych danych komputer balistyczny wprowadzał też automatycznie kąt podniesienia działa i kierunek, w jakim było ono zwrócone. To wszystko wpłynęło na spory wzrost wagi czołgu. Wynosiła ona wówczas 45 ton. Pojawiły się w związku z tym problemy z niewystarczającą mocą silnika. Mimo że pod tym względem nie byliśmy najgorsi, bo brytyjskie maszyny miały jeszcze gorszy stosunek mocy do masy, to zdecydowano się ulepszyć układ napędowy. Wtedy właśnie postanowiono, że dotychczas stosowany silnik W46-6 zostanie zastąpiony silnikiem S12U. Niewątpliwą zaletą konstrukcyjną był fakt, że silnik ten można było wymienić bez konieczności ingerencji w konstrukcję przedziału napędowego. Dodatkowo, skoro przy napędzie jesteśmy, modyfikacją poddano też same gąsienice, które otrzymały gumowe nakładki, poprawiające przyczepność na twardych powierzchniach. Powiedzmy parę słów o elektronice wewnątrz, ponieważ pojawiło się parę nowinek. Między innymi fakt, że aktywny kanał noktowizyjny wymieniony został na pasywny, co oznacza, że praca noktowizora nie była już wykrywalna przez przeciwnika. Nowy system kierowania ogniem w połączeniu z zastosowaniem nocnego celownika PCNA spowodował, że celność czołgu wzrosła ponad dwukrotnie w nocy na odległość do 1200 metrów w porównaniu z wersją przed modernizacją. Ciekawostką też może być fakt, że powstała wersja eksportowa czołgu PT-91, a konkretnie PT-91M, który w liczbie 48 sztuk trafił do Malezji. Opowiedziałem wam trochę o tym, co się stało, że ten czołg powstał i czym on tak właściwie jest, ale czy jest to czołg dobry na obecne czasy? Na to pytanie zachęcam do dyskusji w komentarzach. Dzięki za obejrzenie materiału, trzymajcie się i cześć!